Tak, zachęcamy formą zabawy. Jest to loteria. Żeby wziąć udział, wystarczy złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym, a nam dać o tym znać, wrzucając karteczkę, deklarację. Potem wszystko los decyduje, losowanie. Dzisiaj mamy uwieńczenie tego, czyli odbiór nagród. Wypełniłam kupon, to znaczy wysłałam SMS-a, w zasadzie córka wysłała SMS-a. Mówi, mamuś, chodź, zagrasz, może coś wygrasz. No i udało się, jest! Pierwsza w życiu wygrana i jeszcze tak duża, taka fajna. Także bardzo się zdziwiłam, byłam akurat w sanatorium. Bardzo się cieszę. Głos mi się, o, już łamie znowu. Także naprawdę bardzo się cieszę. To są profity dla mieszkańców. Szanowni Państwo, w każdym momencie apelujemy o takie składanie PIT-ów, rozliczanie podatków w Tarnowskich Górach. Mamy dużo mieszkańców przeprowadzających się do Tarnowskich Gór. Czasem zapominają o tym, że trzeba też, czy można złożyć PIT w Tarnowskich Górach. Dlaczego to trzeba robić i dlaczego zachęcamy? Dlatego, że te Państwa pieniądze idą za Wami. Jeżeli chcemy mieć lepsze drogi, lepsze wyposażenie szkół, przedszkoli, jeżeli chcemy mieć lepszą ofertę kulturalną, to wszystko jest finansowane z PIT-ów. Ja się w zasadzie dowiedziałam jak gdyby dopiero rok temu, także jeżeli to istnieje nadal, to jak najbardziej. Już wszystkim moim współpracownikom w pracy, a pracuję na Polskich Kolejach Państwowych, powiedziałam, żeby po prostu oddawali PIT-y, wysyłali SMS-y i również brali udział w loterii.